Cześć, witajcie, ja jestem Nagon i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejnym z maratonu Minecrafta na moim kanale. Dziś przedstawię wam moda na internet w Minecrafcie. Pełnej nazwy moda niestety nie pamiętam, więc macie ją tu gdzieś na ekranie i oczywiście w opisie, a my w ogóle przejdźmy do odcinka. Jak widzicie, za mną był taki blue screen i to w sumie jest film na YouTubie, który trwa 10 godzin, bo tak, w tej modyfikacji możemy oglądać YouTuba, ale może przejdźmy do tego, jak się robi takie coś. Do stworzenia takiego ekranu potrzebujemy web screen, najlepiej 6, jak taki najmniejszy to chyba 6, ale nie pamiętam. Potrzebujemy klawiatury, remote kontrolera i linking toola. Web screena robimy tak. Klawiaturę robimy w taki sposób. Remote kontrolera robimy właśnie tak, linking, która tak, więc no w sumie pokazałem wam wszystko, jak, z czego to robić. Więc jak zbudować takiego screena, w sensie jak zbudować taki ekran, no to potrzebujemy tych web screenów i budujemy sobie taką wielkość ekranu, jak chcemy. Trochę będzie podobne do tamtego, co wcześniej robiłem. No bo chcę, żeby jednak to było duże i było coś na tym widać. Dobra, do tego ekranu dorobiłem taką, jakby można powiedzieć, obtoczkę, żeby to po prostu wyglądało ładniej i bogaciej. I chodzi o remote kontrolera, to polecam wam go dać sobie z tyłu, żeby on nie był tak zbytnio na widoku. Klawiatura, no dajmy na to, że klawiatura będzie tutaj. I teraz trzeba włączyć naszego screena i klikamy po prostu na niego. I mamy web displays. I to jest właśnie ten mod, o którego nazwie zapomniałem. Dobra, teraz sobie łączymy to z tym. I już mamy połączoną klawiaturę. I jeszcze to. Z remote kontrolerem. I możemy tutaj już sobie na spokojnie włączyć co chcemy, nawet YouTube'a. A żeby wyszukiwać sobie jakieś fajne rzeczy, to na przykład bierzemy sobie pyk i wpisujemy na przykład Dagon141, dajemy Enter i Escape, żeby wyjść. No i mamy takie coś. I polecam to kliknąć, bo zbliżamy się już do 30 subów. No patrzcie, jak nam mało brakuje. O, mam 99 filmów, więc ten w ogóle film jest setnym już na moim kanale. I możemy sobie włączyć mój film 3 szybkie mody. I tu można włączyć na przykład cyk. I mamy to w full screenie. No i patrzcie, idziecie sobie na przykład, ktoś zbudował takie kino, idziecie sobie tutaj i coś leci. Cały biały ekran. Ja zatrzymam ten film i dam go tutaj trochę o ciszej. I dobra, może za cicho jednak trochę. Jakoś tak? No to słychać i słyszycie właśnie to? I to słychać na bardzo długą odległość. No na tyle mniej więcej, ale teraz leci dwóch Dagonów, więc ja muszę podbiec i to szybko wyłączyć. Na tym screenie nie musimy tylko oglądać YouTube'a. Możemy sobie na przykład włączyć roblox.com. No i pokaże nam się tutaj zaraz Roblox. To się troszkę ładuje niestety, ale no, mamy już tego Robloxa, więc tu możemy się zalogować i grać w Robloxa, ale czy nie, w sumie grać chyba nie można, ale za to można się zalogować i tam coś patrzeć. I patrzcie, normalnie piszemy sobie jakiś nick i wychodzi nam takie coś. Może ja bym to usunął dla lepszego efektu. No to patrzcie, Dagon141. No i lepsze jest to też, że patrzcie. Może jak chodzimy po klawiaturze, to dają nam się takie litery jakby. Może to nie jest dobrze podwindowane, na przykład jeśli będę skakał sobie po enterze, ale no szacun za coś takiego, że ktoś coś takiego zrobił. Ja zostanę przy YouTubie, włączymy sobie jakiś mój film. Oczywiście nie będę włączał na nim dźwięku, bo
Dwóch Dagonów na jednym filmie to nie jest takie dobre. Można było by się tak zastanowić, więc bierzemy sobie Minepada i w ogóle niektórzy z Was mogą się zastanawiać, ej, do czego służy taki Minepad? No to ja Wam zaraz zaprezentuję. Bierzemy taki sobie odcinek 3 szybkie mody, u mnie oczywiście nie, i oczywiście ja sobie go wyciszę, ale dajemy go sobie w full screena i mamy Minepada. I patrzcie, leci tu sobie taki film, no i no w sumie, jak pójdziecie sobie do kopalni, no to on się wyłączy, nie będziecie go nawet widzieć. Więc klikacie Shift, klikacie Shift i prawy przycisk myszy u Was i wpisujecie sobie youtube.com. Mamy takiego YouTube'a i możemy go sobie też wziąć do drugiej ręki, wziąć sobie jakiegoś takiego pikaksa i kopać. Ale po co kopać, jak ma się z taką pustą stroną YouTube'a odpalaną? Włączmy sobie mój film, bo ten YouTube działa jak prawdziwy. Oczywiście możemy tu się zalogować, ale ja tego nie będę robił. No bo nie potrzebuję aktualnie. Dobra, możemy tu sobie zjeżdżać, ale zjeżdżać musimy tym paskiem, nie scrollem. I klikamy sobie w te trzy szybkie mody i ten film, bo w ogóle cały czas leci na tym odcinku. Klikamy sobie go na full screena, włączamy go, no i patrzcie, można nawet live'y oglądać w taki sposób, ale nie jestem pewien, raczej da się. Idziemy se do jakiejś tam kopalni, normalnie kopiemy se i po prostu oglądamy sobie kogoś film, na przykład jak wykopać łatwo diamenty, no i oczywiście nie da się, nie mamy trzech rąk, dlatego trzeba, nie możemy mieć pochodni, ale chyba to jest lepsze od pochodni. Nie jestem pewien, czy to też na Optifine nie świeci, ale jeśli świeci, to kurde, ja nie mogę. Mod też jest fajny na serwerach, bo podawałem przykład, że można stworzyć jakieś sobie takie kino. I można na przykład sobie usiąść, kupić bilet za tam 3 diamenty czy coś, no i o kurde, ale kozacki film, normalnie. O, teraz weźmiemy sobie takiego Nyankata i włączymy go na full screena i jakie 50% taniej. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Ja przeplasam bardzo. Skipad. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i nie zapomnijcie zostawić lajka na dole pod tym filmem. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Link do moda macie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć!